jest. Na zimę, nie na wiosnę. Już myślałem, że się nie uda. Wtedy pole trochę nierówne. Strasznie trzęsie. Dojeżdżamy do końca. Podnosimy. Jedziemy na koniec. Troszeczkę jest do zaorania. Na kamerze widzę, że troszeczkę zielono widać. W rzeczywistości nie jest aż tak zielono. Tutaj miejsce po ziemniakach. Niestety pług nie chce tak głęboko wejść. Ale lepiej zaorać płycej, niż nie orać wcale. Niestety pług się obkleja, a że nie mam przy sobie nic do skrobania, no to robię to niestety butem. Pierwsza skiba trochę mniej. Większość już zrzuciłem.
jakość pola ubywa. Skończona, czas zagarnąć bruzdy i przy okazji test nowego kultywatora. Kultywator, bałek i brony. Czy Ciapek da radę? Bez problemu. Rzepkę trzeba przestawić. Ciapek dał radę. Orka wyszła moim zdaniem tak sobie. Pierwszy raz orałem takim pługiem. Wcześniej orałem również Unia Grudziąc, ale dużo, dużo starszym modelem. Bodajże PZ1. Pierwszy raz ustawiałem taki pług, dlatego no, nie wyszło tak, jakbym to chciał. Na koniec bruzdy były objechane kultywatorem, również nowym nabytkiem. Kultywator robi naprawdę super robotę. A pług, no myślę, że po prostu muszę nauczyć się go ustawiać. Tutaj na dole nie robiłem już poprzeczniaków, bo to i tak na wiosnę będę jeździł kultywatorem. Tutaj tylko przejechałem raz. Zobaczymy, co będzie dalej.